Pan nas zbawi i strukę Twoją.
tej nadziei. Bóg powołał nas do tego, abyśmy byli narodem Maryjnym. Ale dzisiaj myślimy druga o amerykańskich. Ogłoszona w obecności króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. I zaczyna się wezwanie imienia Bożego w Trójcy Świętej Jednego. I określa wiarę świętą, katolicką, jako religię narodową i panującą. Ale też w imię tej chrześcijańskiej wiary nakazuje kochać bliźnich. Dlatego też we wstępie do tej konstytucji jest wezwanie do tej szczególnej wierności. Jakie znaczenie posiada ta trzeciomajowa zbieżność dzisiaj? Królowa Polski i konstytucja? Sprawy Europy, naszej wspaniałej przeszłości. Jedno i drugie jest nam na nowo zadane w 21. stuleciu. I obyśmy wszyscy podjęli i udźwignęli tamto wielkie dziedzictwo narodowe i religijne. Wielokrotnie w czasie pielgrzymek apostolskich do Polski święty wiara i wolność to dwa potężne ognie w narodzie polskim. Gdy one były nam promieniami drży ziemia, lawą naród się wylewa, a co złe wyrzuca z siebie jak krater kamienie. Wśród pokoju ogniami tymi rozgrzewa się ziemia narodu i najurodzajniejszymi rozkwituje plony. Bez tych ogni narody są jak wulkany wypalone, płynące za kaderze polskiej. W ścisłej współpracy z nuncjuszem apostolskim i polskimi biskupami dał początek tradycji wzywania Matki Bożej jako Królowej Polski. Maryja, która pod krzyżem Chrystusa wzięła za swoje dziewię naszego narodowego święta, wstawiennictwo za naszą ziemską i o każdego człowieka, zwłaszcza człowieka chorego, biednego, opuszczonego, tego bezrobotnego, potrzebującego różnorakiej pomocy materialnej, duchowej, tego człowieka, który by pan sterzy nie rządzili Polską, tylko naród. By przez wszystkich były zachowywane
Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, będzie litość wielomówki ofiary swojego i przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski sprawa, byśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa.
Oni co tam robią? Oni samochody pilnują. Święcenie samochodu. Musimy wsielić wśród nas ducha zdobyców, a psychikę obrony i cierpiętnictwa zmienić wolę zwycięstwa. Szanowni goście i mieszkańcy ziemi czeskiej, w imieniu burmistrza Brześcia Kujawskiego oraz prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawskim witam na uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 maja. W dniu dzisiejszym mija 225 lat, odkąd Sejm Wielki przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli. Konstytucja uchwalona w 1791 roku była początkiem gruntownych zmian ustrojowych w ówczesnej Rzeczypospolitej i stała się dla wielu następnych pokoleń Polaków symbolem patriotyzmu i dążeń niepodległościowych. Była ona wielkim zwycięstwem tych, którzy chcieli państwa silnego i nowoczesnego. Obowiązkiem nas wszystkich jest pielęgnowanie pamięci o tych, którzy swoją ciężką pracą i zaangażowaniem spowodowali, że w sercach i umysłach Polaków nigdy nie zgasła iskra wolności i niepodległości. Bo to właśnie takie postawy, takie wydarzenia i tacy ludzie budują tożsamość narodową, która pozwala przetrwać każdy, nawet najtrudniejszy czas. Proszę o rozpoczęcie uroczystości hymnem państwowym w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Brestwilie. Oddziały w baszność, na prawo patrz! Mieszkańcy ziemi brzeskiej. W dniu święta Konstytucji 3 maja, najważniejszego dokumentu w dziejach Rzeczpospolitej, witam z radością przy pomniku króla Władysława Okiełka wszystkich mieszkańców i przybyłych gości. Co roku w tym miejscu przypominamy o ważności tego dokumentu w historii Polski, świata. O korzystnych zmianach, jakie zaszły po 1989 roku i możliwości jego świętowania. Wydarzenia w Polsce oraz w Europie, a szczególnie wojna na Ukrainie, eksodus ludności z krajów arabskich. Trzeba zawsze być gotowym, żeby zderzyć się z nowymi faktami historycznymi, aby jak najlepiej służyć wolnej ojczyźnie Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję wszystkim delegacjom za przybycie, wspólne świętowanie. Wam strażacy Wigilię waszego patrona, świętego Floriana, życzę pomyślności w niesieniu pomocy ludziom, ratowania mienia oraz
Dziękuję bardzo. Teraz przejdziemy do oficjalnej ceremonii poświęcenia oraz przekazania nowego samochodu pożarniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawskim. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Boga Ojca Miłosierdzia, który nas pociesza i strzeże w każdym utrapieniu, niech będą z nami wszystkimi. Wierzymy, że Bóg stworzył świat i wszystkie jego żywioły, wodę, powietrze, ogień, światło. Wierzymy, że w Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.
Pan Bóg w swojej opatrzności nie zabrania ludziom wpływać na działanie żywiołów, tak aby one służyły dobru człowieka i nie przynosiły mu szkody. Przewidywanie i mądrość wielu ludzi, którzy ujarzmili wodę i wykorzystali jej siłę do wytwarzania energii elektrycznej, którzy budują maszyny i urządzenia do gaszenia pożarów, którzy wynaleźli źródła światła do rozpraszania ciemności nocy, to wszystko są także dary Boga Stwórcy, który miłuje człowieka i poleca mu, aby czynił sobie ziemię poddaną. Dziękujmy dzisiaj Bogu za odwagę i poświęcenie naszych strażaków i prośmy Go o błogosławieństwo dla ich trudnej i niebezpiecznej pracy, której będą się posługiwali tym pojazdem i tymi urządzeniami, aby ratować życie i mienie swoich bliźnich. Jezus przyszedł ze swoimi uczniami do Kafarnaum, gdy był w domu i zapytał: o czym to rozprawialiście w drodze, lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą, oto kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Panie Boże Wszechmogący, Ty stworzyłeś świat i wszystkie żywioły, ogień, daj nam ciepło i światło, służy do przygotowania pokarmu, toki i oczyszcza metale. Czasem jednak niszczy ludzki dobytek, niesie śmierć ludziom i zwierzętom. Pokornie się prosimy, pobłogosław ten pojazd i sprzęt służący do gaszenia pożarów i pomocy bliźnim, aby skutecznie powstrzymywały niszczące działanie ognia. Otaczaj opieką wszystkich strażaków, którzy będą się posługiwali tym sprzętem, niosąc ratunek bliźnim, i zachowaj ich w zdrowiu. Wybaw nas od głodu, ognia i wojny i strach, abyśmy zawsze byli gotowi nieść chętną pomoc bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Proszę burmistrza Brześcia Kujawskiego o oficjalne przekazanie dokumentów i kluczyków naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawskim. Drodzy strażacy, mieszkańcy Brześcia, miło jest przekazywać coś takiego, co daje radość i tym, co wykonują, i tym, którzy oczekują na pomoc od tych służb. Dziękuję w tym dniu wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu tego pojazdu, od radnych Brześcia Kujawskiego, od wszystkich sponsorów i Was, strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu, którzy zabiegaliście skutecznie o zdobycie tego finansowania. Mam nadzieję, że i Wam będzie służył ten samochód przez wiele lat jako sprawne narzędzie niesienia pomocy, aby Państwo gminy Brześć Kujawski, ale nie tylko, będziecie się czuli bezpieczniej, widząc naszych pięknych strażaków w takim pojeździe. Wszystkiego najlepszego. Proszę pana Mariusza Bladoszewskiego o odczytanie listu komendanta Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławku.
Stanisława Butlińskiego. Szanowni Państwo, ja wiem tylko jedno i na pewno się ze mną zgodzicie, że najlepsi strażacy są albo w zeszłym urodzeniu, albo w najbliższej okolicy. I co prawda do jednostki w Gruzinie nie należałem, dopiero później byłem potrzebny w sztafecie z głową Gruzinka, ale zawsze wiem, jaki duch jest tych wspaniałych strażaków. Przy dzisiejszym święcie ten piękny wóz pięknie wygląda, zapewne jest w nim czyściutko, dlatego pozwolicie, że wręczyłem przed chwilą mundur, żeby nadal w środku panował porządek, estetyka, a na akcję, żebyście wyjeżdżali wyjątkowo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. W obchody Dnia Flagi poprzez wywieszenie flag państwowych. Wszystkim mieszkańcom i przybyłym gościom pragniemy złożyć najlepsze życzenia z okazji dzisiejszego święta. W szczególności wszystkim strażakom ochotnikom w związku z przypadającym 4 maja świętem waszego patrona, świętego Floriana. O godzinie 13.30 rozpocznie się majówka z folklorem, czyli pierwszy festiwal zespołów folklorystycznych imienia Tadeusza Zielińskiego. Festiwal zakończy zabawa taneczna. Zapraszamy w imieniu Brzeskiego Centrum Kultury, organizatora festiwalu. Po uroczystościach dostałam informację, że strażacy zapraszają wszystkich chętnych, szczególnie dzieci, do tego, żeby mogły wejść, zobaczyć z bliska samochód. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.